Witamy Państwa serdecznie. To dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień dla nas historyczny. Od prawie roku, no bez tych 3 miesięcy, czyli taka dojrzała ciąża, walczymy z tym wirusem, który niestety dziesiątkuje naszych pacjentów, ale nie tylko naszych, bo jak widać świat zmniejsza się liczebnie poprzez działanie tego wirusa SARS-CoV-2 i ta szczepionka, o której pewnie więcej powie koordynator do spraw szczepień w naszym szpitalu i w naszym szpitalu, jako w szpitalu węzłowym, pomaga nam i mam nadzieję pomoże na stałe nabyć odporności, która spowoduje, że nie będziemy po pierwsze zachorowani, znaczy nie będziemy chorować, a po drugie nie będziemy transmitować tego wirusa. Pan docent Bieliński koordynuje w naszym szpitalu węzłowym, tak jak powiedziałam na wstępie, szczepienia w tym zakresie. Zgłosiło się mniej więcej połowa pracowników szpitala i zgłaszają się też do nas, bo w naszym szpitalu, w sensie w POZ-cie, a to jest przyszpitalna jednostka, będziemy szczepić wszystkich medyków, jak na razie, z terenu Grudziądza. To, co to znaczy? To znaczy praktyki lekarskie, przychodnie lekarskie, apteki, te, które do nas ciążą, z przyjemnością zaszczepimy, mając nadzieję, że zdrowi lekarze, zdrowe pielęgniarki będą nieść pomoc ludziom w potrzebie. Jeśli to szczepienie będzie zagwarantowane w takim ekspansywnym, że tak powiem, tempie, to latem w zasadzie mamy szansę na naszym terenie tutaj no, zminimalizować liczbę zachorowań, co nas najbardziej by ucieszyło, a najważniejsze dla nas, może to jest egoistyczne, aczkolwiek nie do końca, proszę Państwa. Jeśli zminimalizujemy zachorowania wśród pracowników medycznych, to będziemy mieli zdrowe ręce do pracy dla pacjentów, którzy oczekują naszej pomocy. Na razie to naprawdę dużo z naszych medyków, duża liczba choruje i jak donosi, że tak powiem, doświadczenie nasze wnosi, wynika z tego, że nabyli, że tak powiem, zachorowali poza szpitalem niestety, bo szpitalu, czy niestety, bardzo dobrze, że poza, ale że w ogóle to dramatycznie. Powiedziałabym tak, chronimy się, chronimy wszystkich, których chronić możemy, a szczepionka jest ochroną najlepszą i zalecamy. Jest Pani pierwszą osobą zaszczepioną w grudziąckim szpitalu. No właśnie, czy były wątpliwości, bo takowe w wielu przypadkach się pojawiają, jak było w przypadku... Pani redaktor, przy każdej interwencji medycznej zawsze są wątpliwości. To jest zrozumiałe. Ludzie idą na zabieg operacyjny, którego oczekują od kilku miesięcy i też się obawiają. To jest naturalne i zrozumiałe. Aczkolwiek większe wątpliwości zawsze mam i strach przede wszystkim przed zachorowaniem niż przed zaszczepieniem się. I to, jeśli coś daje gwarancję, to tej gwarancji nie wolno unikać. Tę gwarancję należy wykorzystać po prostu. Czyli możemy zgodzić, że powikłania po szczepionce mogą być zdecydowanie mniejsze niż w trakcie zachorowania lub te po-covidowe już powikłania, tak? Powiem tak, zachorowania to widzimy, obserwujemy naszych pacjentów. No one dramatycznie przebiegają. Czasami no, tych, których tutaj nie gościmy jako pacjentów, nie są hospitalizowani w naszym szpitalu, to prawdopodobnie te zachorowania mają przebieg lekki. Natomiast tych, których tutaj gościmy i są naszymi pacjentami, no te zachorowania niestety mają przebieg ciężki, a czasami bardzo ciężki. I odczuwamy dużą frustrację, ponieważ dotychczasowa terapia bardzo często jest całkowicie nieskuteczna. Także wydaje się, że jedynym zdroworozsądkowym wyjściem z tej sytuacji jest zaszczepienie wystarczającej liczby osób w populacji, tak żeby to zakażenie się nie rozprzestrzeniało. Dziś rano dotarła do nas szczepionka, prawie tydzień bardzo intensywnych szkoleń. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, tak jak miała szczepionka przyjechać, w liczbie 225 dawek, to jest 15 fiolek. Na dzisiaj zaplanowaliśmy rzeczywiście szereg już szczepień, natomiast na najbliższe 3-4 dni mamy do wyszczepienia 225 osób. Jest tak to wszystko zaplanowane, że co tydzień będzie nowa partia szczepionek przyjeżdżała do nas, tak żebyśmy zdążyli ją wykorzystać, no, żeby nie doszło do marnotrawienia ewentualnie tych szczepionek, które byśmy nie zdążyli w ciągu 5 dni zastosować. Na razie póki co doświadczenia są dobre, żadnych komplikacji nie mamy.
Wszystkie szczepienia są online, jednoczasowo zatwierdzane i zgłaszane w systemie rządowym, więc jakby jest pełen wgląd i jasność do tego, co się z tą szczepionką dzieje. Kwalifikacje, bo taką Państwo przeprowadzacie, co dyskwalifikuje pacjenta? Tych dyskwalifikacji de facto jest bardzo niewiele, natomiast każdy pacjent jest inny, dlatego owszem, opieramy się o ankietę przygotowaną przez ministerstwo, natomiast każdorazowo pacjent jest przez lekarza badany i wszystkie wątpliwości są rozwiewane. Tak naprawdę nie szczepimy kobiet w ciąży i kobiet karmiących w tej chwili. I nie szczepimy dzieci, szczepimy wszystkich powyżej 16 roku życia według zaleceń. Wszystkie inne przeciwwskazania są przeciwwskazaniami względnymi do dyskusji z lekarzem. Oczywiście wcześniej w wywiadzie jakieś obciążenia związane z ciężkimi reakcjami na szczepienia, no to też są sprawy, które pacjenta dyskwalifikują. Natomiast każdorazowo pacjent jest badany. A to wynika z ustawodawstwa polskiego, tak jest przed każdym innym szczepieniem. To procedura jest tożsama, zawsze taka sama. Tak. I ile osób dzisiaj konkretnie zostało zaszczepionych? No już około 20, natomiast kolejka cały czas rośnie, także myślę, że to tak za szybko nie skończymy i trochę się baliśmy, jaki ten odzew będzie, natomiast on póki co jest napawa nadzieją nasze serca. Tak. Jeszcze chwileczkę przy panu doktorze, bo mamy etap zero, a tak. Już populacja pyta, kiedy następne osoby do szczepienia. To my tego nie wiemy. Ja myślę, że my będziemy szczepić teraz medyków pewnie do końca stycznia, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że w ciągu 21 dni, czy po 21 dniach każdemu należy się drugie szczepienie. Czyli pełną odporność nabywa pacjent, czy osoba szczepiona 7 dni po drugiej dawce, więc nam zależy na to, żeby rzeczywiście po tych 21 dniach szczepić tych, którzy byli zaszczepieni teraz, po to, żeby jak najszybciej oni rozwinęli odporność. I trudno jest mi się wypowiadać w tej chwili, jaka będzie nasza możliwość szczepienia także na zewnątrz. Myślę, że to już przejmą lekarze POZ-u, którzy będą szczepić swoje populacje. My dzisiaj mamy 3 punkty w szpitalu, jakby 3 punkty szczepień, tak? Też w tej chwili mamy 1, dlatego że dziś jest niedziela, pierwszy dzień szczepień i w tej chwili tylko w tym obiekcie szczepimy. Docelowo będziemy również w budynku HR i w POZ-cie, ale tak jak powiedziałam, w POZ-cie przewidujemy dla zewnętrznych podmiotów, że tak to określę, czyli dla medyków spoza szpitala. Szpital szczepimy w tych 2 miejscach. Czyli tutaj, gdzie Państwo byli, widzieli kolejny obiekt, gdzie jest wolny od COVID-u, obiekt czysty, to jest budynek HR przy tak zwanym SOR-ze dziecięcym. Ale na ten moment wykorzystujemy tylko ten obszar, bo no, nie ma takich potrzeb, żeby... A jesteście Państwo w stanie określić jak realną liczbę szczepień w tygodniu? Tak naprawdę, to my możemy kilka... Ja myślę, że jesteśmy w stanie zaszczepić między 75 a 100 osób dziennie na każdy punkt szczepień. Natomiast to jakby zakładając, że wszystko idzie zgodnie z planem i że system gabinet.gov.pl działa płynnie, od rana były z nim problemy, w tej chwili on funkcjonuje dobrze. Czyli to jest tak, że w tym systemie w czasie rzeczywistym widzimy, ile osób w Polsce jest już w czasie rzeczywistym, tak? Każde szczepienie jest wpisywane. Panie dyrektorze, jak przekonać tą resztę personelu, która jeszcze się waha i resztę społeczeństwa, żeby się zdecydowała na to szczepienie? No jest to trudno na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast od już 2 miesięcy, począwszy od prezydenta, poprzez rząd, wszyscy zachęcają. I jest wspólne zdanie, że jeśli się nie zaszczepimy, mamy prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo, że będziemy hospitalizowani w tym szpitalu. A jako dyrektor szpitala nie chciałbym nigdy być pacjentem żadnego szpitala. Każdy, kto się nie zaszczepi, musi sobie zdawać sprawę z tego, że postać zapalenia płuc przebiegu infekcji SARS-CoV-2 może przebiegać łagodnie, ale może przebiegać z ciężką niewydolnością oddechową. I to, co podkreślam na każdym spotkaniu. Dziennie od 8 do 10 telefonów z błaganiem o jeden dzień życia dłużej. Jeżeli by każdy posłuchał tych rozmów między lekarzem, nie dyrektorem Aleksandrem Gochem, tylko lekarzem Aleksandrem Gochem, nie byłoby żadnych dyskusji, ani żadnych wątpliwości, czy się szczepić. Dzisiaj zaczęliśmy wygrywać wojnę, z dniem dzisiejszym. I nie to, że nie będzie znany jej koniec. To już jest koniec tej
choroby. Początek końca. Do kiedy? Nie wiadomo. Mamy na to przewidywania jako wirusologów, są różne. Ale na pewno mam nadzieję oczywiście, że wakacje już spędzimy w miarę normalnie. Do normalności jeszcze na pewno trochę czasu brakuje, ale w miarę normalnie. Ale trzeba podkreślić, panie profesorze, i taki apel przez państwa skierować do wszystkich, którzy mieszkają w Polsce, bo do tych docieramy, prawda, że warto się szczepić, warto zapobiegać i warto zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. Nie być egoistą, że ja być może będę się przez kilka dni źle czuł, ale jak się będzie czuło moje dziecko z zespołem po-covidowym? O tym trzeba pomyśleć.